Znajdujemy się przed właśnie wytwórnią pasz w Międzyrzecu. Mój szef Józef Wiśniewski jest człowiekiem bardzo wrażliwym na krzywdę ludzką. Wielokrotnie organizował różne pomoce, chociażby sprawa dostarczenia masek na początku pandemii dla Międzyrzeca i okolicznych gmin. No i teraz organizował dostarczenie dla uchodźców najpotrzebniejszych rzeczy, czyli kurtek, dresów, śpiworów, czapek, skarpet i wielu innych rzeczy, zarówno jak dla dorosłych, jak też i dzieci. A że ma tutaj orędownika w osobie wójta gminy Delów, pana Piotrka Kazimierskiego, to Piotrek włączył się w tę akcję i razem z WIPASZ-em tę akcję przeprowadzamy. Kwota, za jaką zostały kupione te materiały, to jest 20 tysięcy złotych. Ta dzisiejsza organizacja i to dostarczenie tychże darów jest to inicjatywa prezesa Józefa Wiśniewskiego. Mam przyjemność tego człowieka o otwartym sercu znać już od lat. Jest inwestorem, inwestuje na terenie Międzyrzeczyzny, również na terenie gminy Drelów. Kilka dni temu poprosił mnie o to, żeby tę akcję koordynować. W związku z tym doprowadziłem do kontaktu z władzami gminy miejskiej Michałowo, gminy, która doświadczona jest bardzo dużą eskalacją tego uchodźczego problemu. Tysiące osób, granice niestety nielegalnie przekracza, część z nich bez odzieży wierzchniej, bez pomocy. Widzimy to, bo relacjonują to media. My bez wielkiej polityki, bez odnoszenia się do problemu, no bądź co bądź już nawet europejskiego, pomagamy. Z radością się w to włączyliśmy i na zasadzie pomocy gmina gminie doprowadzimy dziś dzięki inicjatywie właśnie WIPASZ-u i ze środków, które WIPASZ przeznaczył do udzielania pomocy gminie miejskiej Michałowo, a tu władze gminy, ja z tego co ustaliłem, również za pośrednictwem strażaków z lokalnej OSP będą się zajmować dystrybucją tejże odzieży i tychże środków pomocowych, które przekazała firma WIPASZ. Raz jeszcze wielkie dzięki dla prezesa Józefa Wiśniewskiego. Jesteśmy przekonani, że takie akcje budują pozycję firmy, ale też jakby umacniają nas moralnie, bo stajemy się jakimś niewielkim, ale zawsze elementem pomocy człowiekowi w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, w której się te osoby znalazły. Transport do gminy, do miasta Michałów załatwiła gmina Drelów. No cóż, to oczywiste, że tak i oczywiste, że włączą się w to strażacy. Dla nas oczywiste, bez strażaków OSP właściwie nie widzimy możliwości funkcjonowania logistycznego, organizacyjnego. To też gest dobrej woli z ich strony. Jesteśmy w Michałowie pod naszą siedzibą OSP, gdzie od kilku tygodni docierają dary z całej Polski, od Was również, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dary przeznaczone dla tych uchodźców, którzy przeszli de facto przez polską granicę, gdzieś tam się znajdują albo jeszcze w lesie, albo już trafiają do ośrodków, trafiają do straży granicznej, trafiają do szpitali, trafiają do domów dziecka również, bo dzieci trafiają do domów dziecka, więc jest komu te dary przekazywać. Ja sam dzisiaj wiozę taki transporcik mały, ale dla 24-osobowej grupy uchodźców z Afganistanu, którzy trafili do ośrodka dla uchodźców w Białymstoku. Sytuacja jest tragiczna? Powiem tak, nie jest dobrze. Te wszystkie doniesienia, które otrzymujemy od tych fundacji, aktywistów działających na granicy, są przerażające. Naprawdę, to są przerażające rzeczy. Ja dzisiaj czytałem taką historię o obywatelce, nie wiem, czy Konga, czy no jakiegoś afrykańskiego kraju w każdym razie, która twierdzi, że została przez polskich strażników przerzucona przez płot. Z powrotem. Z powrotem i dwa dni później poroniła, była w ciąży. Zielone światełka. Zielone światełka to symbol pomocy. Te światełka się palą w naszej gminie i dobrze, że są, aczkolwiek i bez tych zielonych światełek nasi mieszkańcy już od kilku miesięcy, bo wszyscy żyjemy tą historią, powiedzmy od tego momentu, kiedy w Usnarzu doszło do tych pierwszych zajść, nazwijmy to w ten sposób, natomiast u nas w gminie ci uchodźcy pojawili się już wcześniej, tak? I oni pukali do naszych domostw, tam gdzieś do ludzi, prosili o pomoc, zawsze tą pomoc otrzymywali. Dlatego myśmy już wcześniej, zanim ta cała sytuacja się zaostrzyła, jako samorząd wystosowali taki apel do mieszkańców, żebyśmy pomagali. Zielona żarówka, może być, niektórzy wieszają zielone flagi na przykład, to po prostu oznacza, że tu możesz przyjść i tu ci udzielimy pomocy, tak? Myśmy takie help pointy, nazwijmy to, stworzyli w gminie, tylko że jak zauważyliśmy, jest taki jeden delikatny problem.
problem. Te nasze punkty są prowadzone przez Straż Pożarną, czyli są to panowie w mundurach. Uchodźca przechodzący przez granicę, widząc człowieka w mundurze, nie wie, czy to jest strażak, czy strażnik graniczny. W związku z czym z takim dużą niepewnością i tak podchodzą, ale nie wiedzą, czy mogą, co się stanie. Zresztą my i tak jakby w sytuacji, w której tutaj do nas ktoś trafia, do tego helppointu, i tak informujemy Straż Graniczną, żeby nie było. Natomiast no, ci ludzie mają ograniczone zaufanie i tak naprawdę dopóki na tych granicach nie pojawi się jakaś organizacja, która będzie wzbudzała zaufanie, totalne zaufanie, ci ludzie będą wiedzieć, że mogą podejść i poprosić o pomoc, bo tu nie chodzi o to, czy ktoś ich przewiezie do Niemiec, czy nie, tak? To chodzi o to, żeby przeżyć. Bo my teraz nie mówimy o tym, czy ci ludzie przyszli legalnie, czy nielegalnie. Oczywiście im przychodzą nielegalnie. Tylko nieważne, czy przyszedłeś nielegalnie, czy w jakikolwiek sposób, czy zasługujesz na azyl, czy nie. Na jedno nie zasługujesz. Na to, żeby umrzeć w lesie. Czytałem rozmowę, nie wiem, czy to akurat z panem, zastępcą burmistrza, czy z burmistrzem, żeby nie doszło do sytuacji takiej, że za moment pójdziemy do lasu nie zbierać grzybów, tylko zbierać trupy. Tak, i ja się boję, że tak będzie. Ja się boję, że tak będzie. My na przykład jakby pan poszedł, był w strefie, tam są pola kukurydzy. Na przykład wielu rolników boi się wyjeżdżać na żniwa kombajnami, bo boją się, że kukurydza może być czerwona. Że ktoś tam się ukrywa i niestety... Albo nawet już nie żyje, leży w tym polu. No. Czego potrzebujecie jako gmina Michałowo, jako mieszkańcy, jako społeczność tutaj lokalna? I też może rozwiniemy to pytanie, czy to nie jest tak, że gmina Michałowo i wy jako społeczność trochę realizujecie zadania, które powinno realizować państwo jako całość? Na to pytanie trudno jest nam odpowiedzieć, czy państwo powinno, czy nie powinno. Na pewno dużo jest organizacji pomocowych, jest choćby Polski Czerwony Krzyż i oni też bardzo chcą pomagać. W zeszłym tygodniu mieliśmy tutaj wizytę Polskiego Czerwonego Krzyża i Rzecznika Praw Obywatelskich. Tylko co z tego, skoro Polski Czerwony Krzyż nie jest wpuszczany na granicę? Nie jest wpuszczany do tej strefy i objęty stanem wyjątkowym. No to o czym my mówimy? Te rzeczy, które dzisiaj dotarły z gminy Drelów, mm-hmm. z Wipaszu, z Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie trafią? Jak to będzie dalej z nimi się działo? Wszystko, co do nas przyjeżdża, trafia najpierw tutaj do OSP w Michałowie, potem część będziemy przekazywać do tych naszych helppointów w Szymkach i w Jałówce samej, która już jest w strefie. No tak jak mówię, zwraca się do nas na przykład Straż Graniczna z jednej placówki lub z drugiej, która mówi, że akurat ma ileś tam osób, które zostały złapane, tak? No, ale tych ludzi też trzeba przebrać, ich trzeba nakarmić, no dać im, oni są po kilku dniach w lesie, te ubrania nie nadają się do niczego, tak? Tak samo spora osób, wiem, że chyba 4 czy 6 osób wczoraj trafiło do szpitala w Hajnówce. Tam szpital też do nas dzwoni, mówi, potrzebujemy to i to. Mleko dla dzieci, tak? Pampersy. Leki to już, my leków nie dajemy, ponieważ to jakby szpital jest od tego, tak? Poza tym, no też nie będziemy, i to samo mówią wszyscy aktywiści na granicy, my nie będziemy podawać żadnych leków, bo nie wiemy, czy ten człowiek nie ma alergii, nie ma czego, nie, oni muszą, jakby, ta sprawa jest poza tym, natomiast ubrania, wszystko inne, tak, to się przydaje. I na koniec, podkreślmy też również i to, że gmina Michałowo, mimo że dokonuje tej pomocy, dojeżdżają te transporty, ale też, no może warto też to podkreślić, że to też nie jest wykonywane przeciw komuś. Dobra współpraca ze Strażą Graniczną, ze służbą. Tak, my jakby współpracujemy ze Strażą Graniczną, jakby jesteśmy w kontakcie. Wiadomo, oni muszą robić swoją robotę, no my jakby nie oceniamy, nie piętnujemy, bo to też są ludzie, przecież to są nasi sąsiedzi, znajomi tutaj i wiadomo. Natomiast no też, no patrzymy, co się dzieje, tak? Tak jak mówię, my nie jesteśmy za tym, żeby ludzie nielegalnie przekraczali granicę. Nie jesteśmy za tym, żeby tutaj mówić, że teraz musimy milion uchodźców osadzić w Polsce, bo nagle tak nam się chce, tak? Nie. My działamy tylko i wyłącznie w jednym celu, żeby ci ludzie nie umierali w lesie, tak? To tylko po prostu, tak, tu chodzi o zwykłą humanitarną pomoc. Potem niech tymi ludźmi zajmuje się Straż Graniczna. Tak, niech się za nimi zajmuje Straż Graniczna, ale zgodnie z procedurami, kto potrzebuje azylu, niech ten azyl otrzyma, a kto nie, no to nie nie powinien być wyrzucany przez granicę. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można stworzyć tymczasowego dużego obozu dla uchodźców, wpuścić tych wszystkich ludzi, zweryfikować, kto może zostać, kto nie. Pozostałych w autobus na Okęcie i z Okęcia do domu. Wyjdzie taniej niż budowa muru za 1,6 mld. Pierwsza tego typu akcja, w razie potrzeby, konieczności, spodziewamy się więcej? Jesteśmy w kontakcie z gminą Michałowo, zwłaszcza z panem wiceburmistrzem, który tę akcję koordynuje, z człowiekiem bardzo zajętym, bardzo trudno się do niego dodzwonić, ale jesteśmy w kontakcie i jeśli w przyszłości potrzeby będą takie sygnalizowane, będziemy jako gmina Drelów pomagać, a być może również inne gminy się w to włączą, jeśli będzie taka potrzeba. Myślę, że prezes Józef Wiśniewski zrobił tutaj dobry przykład dla przedsiębiorców
lokalnych. Nikomu tam zbytnio nie zbywa, ale myślę, że zawsze jakieś pieniądze na pomoc i dowód na to, że chcemy pomagać bliźniemu w potrzebie się znajdzie i jeśli takie potrzeby będą, chętnie będziemy takie akcje koordynować.